Elżbieta Naturalna podczas spotkania z dziennikarzami swoją decyzję startu z Komitetu Plus motywowała tym, że od przyszłego prezydenta oczekuje przygotowania merytorycznego. Chce, by to była osoba solidna i sprawdzona, dająca gwarancję, że Bełchatów nie będzie zawłaszczany przez ludzi z zewnątrz. Wybory to czas, kiedy oddajemy nasze lokalne sprawy w czyjeś ręce. No właśnie. Pojawia się pytanie, czy na pewno chcemy nasze sprawy oddawać w czyjekolwiek ręce. Czy nie lepiej postawić na nas, mieszkańców, na samorząd, a więc nasze prawo do samorządzenia i samodecydowania o własnych sprawach. Chcę prezydenta przygotowanego merytorycznie, ale chcę również prezydenta solidnego i sprawdzonego, który daje gwarancję tego, że Bełchatów nie będzie zawłaszczany przez ludzi z zewnątrz, których siłą jest wyłącznie nasza słabość. Dlatego podjęłam decyzję o kandydowaniu do Rady Miejskiej z list Komitetu Wyborczego Wyborców Plus, którego liderem jest Dariusz Matyśkiewicz. Obecna przewodnicząca Rady Miasta odniosła się również do wypowiedzi prezydent Marii Czechowskiej, która swoje opuszczenie sali obrad tłumaczyła między innymi tym, że Elżbieta Naturalna odbierała głos jej pracownikom. Mieszkańcy, myślę, śledzą, bo dostaję takie sygnały obrady Rady. Wiemy, jak to zachowanie wygląda. Ja jako przewodnicząca Rady mam takie uprawnienia i prowadzenie obrad polega na udzielaniu i odbieraniu głosu. Jeżeli tego rodzaju dyskusje w takim tonie będą się toczyły, to z tego prawa będę korzystać.